Hej, cześć siema na wszystkich, z tej strony Niewyjar Aliquid i witam was w kolejnym odcinku z gry Undertale, której ludzie nie chcą, one mnie nie wiem czy chcą czy nie chcą, wyświetlenia się zgadzają, lajków jest sporo, unlajków nie ma, niedużo, wydaje mi się, że jest dobrze. A w ogóle tak ja weszłem w dialog i zacząłem mówić, ten duch powtarza Z bardzo głośno cały czas, udając, że śpi. Przesuwać to się? Tak. Oczywiście ja jestem wrednym chujem, który będzie bił wszystko co się da. Niszcząc sobie w ten sposób śmieszne rzeczy w rozgrywce, ale co mnie to? Trochę niszczę tym sobie też save'a. O mój Boże, on jest kobietą. On ma okres. Jest w porządku, dzięki. Nie, on naprawdę jest. On naprawdę ma okres. Tym bardziej trzeba to zabić. O nie, te łzy są okropne. Naprawdę, to są jakieś larwy. Jakie wrażenie to sprawia. Heh, frajer. Wiesz, że nie możesz zabić ducha, co nie? Czemu zmniejszał sobie HP, żeby nie być niegrzeczny? Chciałem cię zabić! Teraz przepraszam, że zrobię to bardziej skomplikowane. Udajesz, że... Pokonałem, o! Super, dostałem jeden punkt expa. Dzięki! Wypełnię się determinacją. I tyle, mam full HP. Edukatno o to mi chodziło. No, czyli to jest przejście normalne, a tutaj są ciasteczka pająkowe, jej! Nie mam na to pieniędzy za bardzo, więc nie biorę ich. Ogólnie tak pod ostatnim filmem, tak czytałem rzeczy. Czytałem rzeczy, że jakieś Mogeko to kanał przejęło. Co? O co chodzi wam? Ja wiem, że jak ja tu przychodząc potrąciłem jakiegoś kota czy coś. I teraz nie żyję. Ale sam w sumie... Co o to chodziło? Jak tak to przepraszam. A, i jeszcze tak mówię wcześniej. Na dole jest w opisie link do mojego kanału, tak? I zapraszam do klikania przycisk subskrybuj. Okej. I cóż, przechodzimy do normalnej rozgrywki. Moi przyjaciele nigdy mnie nie słuchają. Kiedykolwiek mówię. Oni omijają moje słowa przez klikanie X. Tak, klikanie X, jak klikam Z. No, przynajmniej ty mnie słuchasz. Lol. Ribbit. Okej. Tak, mówię, że jak klikniemy w czwartym off screen, ale tego nie używam. Ale co w ogóle znaczy F4? 4, żaby? A widzę co najwyżej 3 żaby w tym pokoju. Co jest... ciężkie, żeby powiedzieć. Ribbit. Tak, to jest porada dotycząca sperowania. It's bad. Tak. No more yellow names. Okej. Okay. Ring. Hej! Tak się skumałem, że to było chwila od czasu, kiedy posprzątałam. Nie spodziewałem się gości... A nie, czekaj, to była... Trochę czasu minęło od kiedy ona posprzątała. Nie spodziewałem się gości zbyt wcześnie.
Jest mnóstwo rzeczy, które leżą tu i ówdzie. Możesz popodnosić, jeśli chcesz, ale nie noś zbyt wiele. Może pewnego dnia znajdziesz coś, co naprawdę ci się spodoba. Im będziesz musiał zwolnić miejsce w swojej kieszeni pod... Wik. Zamknij się, głupia krowo. Okej, tu są rzeczy. Nie przeciwnicy. Hello. I wanna kick your... Sam nie wiem, root. Wow, 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 wow. Zaorany. Teoretycznie, gdybym gadał z tym, to bym mógł się nad tym leczyć w ogóle, ale tak w sumie. Ja nie tracę na tym HP, że mam się na tym leczyć. Przejdźmy tutaj wszystkie dziurki. Sprawdzimy, czy coś ciekawego tu jest. Pay the Tribune, to jest jakiś... coś w rodzaju armora. Nie, Boże, nie to. Item. Pay the Tribune. Use. Bandaż. Info. O. Ciekawe. Mam item leczący. Tak, stupy. No, to jest coś, co musiałem odpalić. Ale co mnie to obchodzi? Chodzimy dalej, bo to są przeciwnikowie. Albo nic. O, przeciwnik. Bo ogólnie muszę w tym miejscu przed walką z ostatnim przeciwnikiem w tej części map gry zabić 20 potworów, żeby zrobić genocide. Niestety to zabijanie konkretnej ilości potworów trochę mi utrudnia dupsko. Jest irytujące. O mój Boże. Jakie te pociski są posrane. Ale chyba dam radę. Jak mi się wydaje. Jej zwiększyła mi się miłość. Przynajmniej postaram się, żebym dał radę. Chyba nic nie było. Ta pustka. Chujnia z grzybnią. Ale tutaj za to będzie. Hello! Skopię ci korzeń. Po raz kolejny. O! W sumie nie jest to trudna walka. No dobra, czego ja się spodziewam po walkach w tym miejscu? Super, zawiera witaminę A. Fajnie. Moje pięści zawierają witaminę pierdol. Co ty na to? Chuju. To było jak suche. A, nie, to nawet nie było suche. To było... złe. Echem. Ok. Okej, okay, dobra, co są podpowiedzi? Mam kliknąć. Niebieski. I tak. Niebieski jest tutaj. Bo wszystkie te pokoje są tak w jakimś stopniu lustrzanym odbiciem. Dlatego... Cienek tutaj akurat jest widoczny. Aha, i będę musiał kliknąć zielony, który będzie ukryty. O, walka, dobrze. Ja muszę... O, super, jeszcze dwa są. Potrzebuję więcej walk. Strasznie mało. Jest, Jezus Maria. Skaczące bulwy. Bardzo mało walk jest. W sumie. Kurwiu. Ach. Ale dobra, z jednym co sobie poradzę już. Jezus Maria, on strzela we mnie bulwami. Z czym? Cholera wie co to jest. Warzywa. Wegeterroryzm. Cholerny. O, zdech. To będę musiał kliknąć. To? Tam.
To nie było zbyt wymagające. O, boy, to już jest końcówka. A nadal nie zabiłem 20 potworów. Shit, przynajmniej nie mam, nie wiem, że zabiłem. Dobra, ale zdobyłem broń. O, tajny fuse. Bo jest to lepsze na pewno niż zrozumiałem. Dobra, ja teraz polatam i pozabijam te potwory, jakie mi potrzebne, bo ja chcę zrobić tego drużyno Sajda. I tyle. Wybiłem wszystko. Okej, zrobiłem to, wybiłem wszystko i ta muzyka jest genialna! O mój Boże, ja ją kocham! A idziemy dalej. O, kochanie. To zajęło dłużej niż myślałem. Głupia krowa. O, jak to się dostać, moje dziecko? Sesja zraniona, żadnych zadrapań, niesamowite, ale na dół. Nie powinnam pozwolić im być samemu przez tak długi czas. To było nieodpowiedzialne, spróbując się zaskoczyć w taki sposób. No, nie mogę tego ukrywać już dłużej. Chodź, maleńka. Maleńka! Kolejny efekt Genocida. Muzyka! O! To jest piękne. Drugie? Determinacja. Po prostu piszę, że determination. Długo mi to zajęło odwarmienie tego, naprawdę. Czujesz to? Niespodzianka! To jest... Toficynamon... Czy tofi to jest to samo co karmel? Nie mam pojęcia, ale uznajmy, że to jest karmelowo-cynamonowe ciasto. Myślę, że możemy... świętować twoje przybycie! Chciałem, żebyś miał dobry czas żyjąc tutaj. Więc... kawałek ciasta dzisiaj. Ma dla ciebie kolejną niespodziankę. To. Trzeba mnie za rękę. Twój własny pokój. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Teraz mnie głaska. A, coś się przywala... czujesz się jak u siebie w domu. No podobno to jest teraz mój dom, więc jak mam się tu nie czuć jak u siebie w domu? Rzeczy. Lampa. Zobacz na te na te super zabawki. Nie wiem, co chcieli trochę. To jest fajne. Śpimy. Przestajemy spać. Bierzemy ciasto. Się przyda. Nie mogę interaktować z niczym praktycznie tutaj. Śmieszna rzecz! Pamiętnik Toriel. Przeczytać tą zaznaczoną część. Czytasz. Dlaczego skeleton nie ma przyjaciół? Albo chciałby mieć przyjaciół? Bo się czuje BONELY! Żart słów. Gdyby nie to, że słyszałem to kilka razy, to by mnie to bawiło. Okej, encyklopedia jakiś tam... kwiatów. Water sausage. Ach, kaktus. Truly the most sundere of plants. Ach. Ale przecież kaktusy nie robią baka! Nie robią tak. Okej. Rumandern, it's me. Quaid. Tak, to ja. Choć ja nie jestem żółty i mam w sumie dłuższe włosy w innym kolorze i nie noszę takich ciuchów. I nie jestem, nie mam takiego grubego brzucha. Hello, Toriel. Albo raczej mamo. Wielkość ciasta przytłacza cię tak bardzo, że nie możesz chcesz tego zjeść. Ja bym zbierał. Z jakiegoś powodu to jest czekolada w lodówce. Co? Nieważne.
Stasiusz, widzę. Muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę mając kogoś. To jest tak wiele starych książek, którym chciałem się podzielić. Chciałem ci pokazać moją ulubioną miejsce do polowania na robaki. Coś w tym stylu. Chyba. Nie wiem, ja nie znam angielski. Też coś przygotowuję dla mojej edukacji. To może być dla ciebie zaskakujące, ale chciałem zawsze być nauczycielką. W sumie to tak nie jest nawet zbytnio zaskakujące. No ale cieszę się, że mam ciebie tutaj żyjącą. A, chcesz coś? Co tam? Kiedy będę mógł wrócić do domu? What? Ale to jest twój dom teraz. Chcę posłuchać o tym... o tej książce zresztą. To jest nazywane 72... użycia ślimaku. Co ty na to? Jak wyjść z ruin? Co na temat ekscytujących ślimaczych faktów? Wiesz, że ślimaki... Nie wiem, co to znaczy Shoal Lakes, ale wiem, że robią to źle. Interesujące? Jak wyjść z tych zajebanych ruin? Muszę coś zrobić. Zostań tutaj. Ty zasrana krowo! Chodź tu! Tutaj muzyka jeszcze nie jest taka super. Chcesz wiedzieć, jak wyjść z domu, prawda? Przed nami jest koniec ruin. Jedna droga do wyjścia do reszty podziemi. Zamierzam to zniszczyć. Nikt nie będzie w stanie wyjść ponownie. A teraz bądź dobrym dzieckiem i idź do góry. Zamknij się, krowo. Nie mów mi, jak mam żyć. A każdy człowiek, który spadnie tutaj, sam los. Widziałem to ponownie i ponownie. Oni przychodzą, odchodzą, umierają. Ty naiwne dziecko, jeżeli opuścisz ruiny, oni Asgore zabije cię. Jestem jedyną osobą, która cię ochrania. Rozumiesz to? Do swojego pokoju. Zamknij mordę, krowo. Nie próbuj mnie powstrzymać. To jest twoje ostatnie ostrzeżenie. Co mnie to... Chcesz tak bardzo wyjść? Jesteś jak inni. To jest tylko na to jedno rozwiązanie. Pokaż się. Pokaż, że jesteś wystarczająco silny, żeby przetrwać. Come on! Fuck you, genocide bitch! You really... Ty naprawdę mnie nienawidzisz tak bardzo? Tak, nienawidzę cię! Jesteś śmieciem! Teraz widzę... Kto go naprawdę broniłem przez trzymanie cię tutaj. Nie ciebie, ale... ich. Boom, bitch! Ale to było piękne. O! Dobra, to jako, że chcę dojść do kolejnego save'a, to jeszcze trochę to potrwa. Nie ma muzyki. Ta gra ma klimat. Jak się robi Genocide, to traci się dużo śmiesznych rzeczy, ale zyskuje się naprawdę świetny klimat. Hello! Ha, 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 ha. Ty nie jesteś naprawdę człowiekiem, co nie? Nie. Jesteś po prostu... O mój Boże, to jestem ja! Tak samo jak ja, w sumie.
Jesteś Quaid, tak? Nadal jesteśmy nierozłączni po tych wszystkich latach. Słuchaj. Mam plan, żeby zostać potężny. Nawet potężniejszy niż ty i twoja kradziona dusza. Zniszczmy wszystko w tym cholernym świecie. Wszystko. Te bezużyteczne wspomnienia. Obróćmy je wszystkie w proch. I to... It's a wonderful idea. Zgadzam się. It's a wonderful idea. Undertale. By Toby Fox. Drzewa. Muzyka praktycznie zerowa. Okej, coś złamało. I jeszcze patyk i to brzmiało lepiej chyba niż w oryginale, tak bardziej klimatycznie. Tak ogólnie słyszałem, że na Genocide muzyka trochę zwalnia. W sumie ogólnie są zmiany w muzyce, jak już wejdzie się tak prawdziwie na tego Genocide'a. Ktoś tu jest. Człowiek! Co wiesz, jak powitać nowego... ziomka? Odwróć się i podaj mi rękę. Boże, co za brednia. Stary trik z pierdziawką w ręce. To zawsze jest zabawne. Teraz jest twój moment, żeby się śmiać. Zareagować. Cokolwiek. Kobieto. Wiesz, jak... Nie wiem, może nie wiem. Okej, w porządku. Każdy ma swój własny humor. Jestem Sans. Sans Szkielet. Powinienem... W sumie teraz powinienem szukać za człowiekami. Ale wiesz... co to niezbyt obchodzi mnie łapanie kogokolwiek. A teraz mój brat, Papirus. On jest fanatykiem polowania na ludzi. Hej, myślę, że w sumie to on tutaj. Mam pomysł. Przejdź przez tą bramę. Mój braciak zrobił ten... nie wiem... płoto coś... zbyt szerokie... żeby... to są takie jakby... kraty. Zrobił je zbyt szerokie, to żeby zatrzymać kogokolwiek. Szybko. Za to... totalnie, normalnie kształtną lampą. Okej. Myślę, że nie musisz. Sans! Znaleźć człowieka? Tak. Serio? Wow! Myślę, że to wszystko... To jest kurwa! Ja pierdolę! O kurwa! Co zadziałało? O mój Boże, to było wspaniałe! Będziesz tak... czy na mnie patrzeć, czy... Tak, będę tuż przed tobą. Mój brat naprawdę lubi patrzeć na ludzi. Co wiesz, to naprawdę mi pomoże. Jeżeli nadal będziesz udawać jednego. A no tak, bo ja teraz nie jestem człowiekiem. 16.
O mój Boże, jakie to jest wspaniałe! Jest licznik, ile im zostało potworów do zabicia, żeby wypełnić Genocide'a. Ale wspaniałe! Dobra, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, czołem. No i na razie.